Cześć Minecraft kumple, z tej strony Over i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i nie wiem czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie nie zostawicie łapki w górę, to jutro jak wstaniecie i włączycie komputer, to zniknie wam klawiatura oraz myszka i po prostu będziecie mogli się jedynie patrzeć w pusty monitor i nic nie będziecie mogli uruchomić. Więc lepiej stawcie łapkę w górę, bo inaczej już sobie więcej w nic nie pogracie. Więc łapka w górę i oglądamy. No i co my dzisiaj będziemy robić, moi drodzy? Dzisiaj będziemy oceniać zamki, ponieważ na Survival Plus Gildie był event na zamki i najładniejszy zamek wygrywał, uwaga, 100 zł. Ja wam jeszcze nie zdradzę, kto wygrał, będziemy po prostu, w sumie jeszcze sam nie wiem, kto wygrał, będziemy sobie po prostu oceniać zameczki. Ocenię każdy zapisany zamek, tak więc nie wiem, ile będzie trwał ten odcinek. No ale może już się tepniemy do pierwszej gildii. No ale oczywiście jeszcze przed odcinkiem chciałbym was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na mój serwer rgmc.pl. IP macie w prawym górnym rogu. Na serwerze jest naprawdę wiele trybów. Między innymi wczoraj wystartował tryb Skyblock, więc jeżeli lubicie Skyblocka, to zapraszam, ponieważ wczoraj miał start właśnie nowa edycja tego trybu, więc możecie sobie elegancko wbić na serwerek. Oprócz tego są takie tryby jak Survival plus Guildie 1.8, PvP, Freebuild, Survival 1.15.2 oraz Mega Drop, więc każdy znajdzie coś dla siebie. IP macie w prawym górnym rogu przez cały odcinek. No to może tepnijmy się do pierwszej gildii, która się zgłosiła. Jest to tak, LC, Last Chance. W skład w tej gildii wchodzi Radek, Water, Isaac, Footbeak, Waficzek. Powiem wam, że gildia no taka nietypowa, aczkolwiek nie przypomina mi to gildii, bardziej mi to przypomina jakiś domek, taki szczerze mówiąc jakiś domek obrad czy coś w tym stylu. Tutaj mają bacon, ale powiem wam, że to jest wykonanie ładnie, jest to ładne, ładne wykonanie. Aczkolwiek, no nie jest to takie wykonanie, myślę, aby wygrali, niestety. Nie jest to takie wykonanie na wygraną, ani na żadne większe miejsce według mnie, ponieważ gildia ta zbyt bardzo przypomina po prostu zwykły dom. Więc no niestety gildia LC, raczej nie dostajecie się do dalszego etapu. Aczkolwiek ładna gildia, ale to nie wygląda jak gildia, tylko jak domek. A to jest konkurs na ładniejszy zamek, więc no niestety. Idziemy do następnej gildii. Znajdujemy się już przy następnej gildii, jest to gildia Kore, twój stary pseudonim Koreańczyk, naprawdę bardzo ciekawy nick. I ta gildia, powiem wam, że również jest bardzo nietypowa, to jest takie, nie wiem, jakieś muzeum, koloseum, jak to nazwać, to nie wiem. No jest taka dość nietypowa, nie jest ona taka takim typowym zameczkiem, tylko jest to, widzę, jakieś takie, kurde, o, tutaj mają jakieś tabliczki. Zamek budował sam sob, tej nocy chciałem do tego skończyć, która gildia, która przeszkadzała w budowie. No wiecie, to jest jakiś jakimś widać, no co zdrawia gildia Korea, a i walić dele. No to napisali pozdrowienia chłopaki. A co do zamku, no to mi się naprawdę bardzo podoba, jest on nietypowy. Jest on nietypowy, ale czegoś mi tutaj brakuje, w środku nie oceniamy, więc tutaj no nie zwracamy na to uwagi. Ale tak czy siak czegoś mi tutaj brakuje, według mnie ten zamek jest za mały. On powinien być większy według mnie, właśnie brakuje tej wielkości, takiej epickości temu zamkowi, ponieważ no on jest naprawdę ładny. Gdyby tak go powiększyć, nie wiem, trzykrotnie, no to naprawdę to by był niezły zamek, no ale tak, no on jest po prostu mały według mnie. I głównie jego wielkość według mnie przesądza o tym, że on niestety nie może wygrać tego konkursu, ponieważ jest po prostu za mały. Jest malutki. Więc no, Kore, następnym razem zbudujcie większy zamek, a my lecimy do kolejnego. I jesteśmy już przy kolejnej gildii o tagu Smurfy, bo Smurfy the best, bardzo fajny tag. I z tego co widzę, naprawdę bardzo ładna gildia, ale tutaj ktoś próbował tej gildii, widzę, grifować teren. Ale naprawdę, patrzcie, tutaj mają jeszcze Smurfa leżącego. Ej, ta gildia jest naprawdę bardzo ładna, mi się podoba. Mi się szczerze mówiąc podoba, według mnie. Co to kurde, tutaj widzę chłopaki, nie wiem, ktoś im to spalił albo coś tutaj nie pykło, ale tutaj mają zniszczone. Tutaj również, ale według mnie ta gildia jest naprawdę ładna. Tylko również, tutaj mi też czegoś brakuje, na przykład to. Czy to nie mogło być jakieś takie większe, jakieś takie... Bo to takie typowe, no... Naprawdę, tej gildii według mnie jest ona kozacka, ale przypomina mi troszeczkę spał na jakimś serwerze bardziej, na przykład w środku. Ale środka w sumie nie oceniamy, ale no... Według mnie jest ładnie, ale w sumie... No nie wiem za bardzo. Według mnie, nie wiem, moi drodzy. Mi się ta gildia podoba, szczerze mówiąc. Ale czy ona ma szansę na wygraną? No myślę, że jak na razie na pewno jest to gildia najlepsza, którą dotychczas oceniliśmy. Bardzo ładna kompozycja, mimo iż tutaj wieżyczki są jakieś niedokończone, to co jest na pewno wielkim minusem, ale ogólnie gildia się bardzo ładnie prezentuje.
Więc no, zapamiętam sobie tą gildię, jak będę już oceniał finałowo Symy Ryfy. Będę was brał pod uwagę przy wynikach. Idziemy dalej. Jesteśmy przy kolejnej gildii, tym razem to gildia Feby Lysy, Feblu Eles. I jak widzicie, no panowie, niestety od razu widać, że to jest taki kuboid bardziej pod PvP niż na ocenianie zamków, więc chłopaki i tak no nie mogą tego wygrać. Aczkolwiek taki skromny zamek można zaprezentować, jest to zamek polski, polskie flagi powiewają, chociaż to nie wygląda za bardzo jak flaga Polski, ale to chyba w zamierzeniu nie miała być flaga Polski, no ale według mnie zamek bardzo ładnie się prezentuje jako taka po prostu budowla, nie na wygraną, ale jest ładny, więc pokazałem i lecimy do kolejnej gildii. Kolejną gildią jest gildia KRSP, to my tworzymy historię i jak widzicie, panowie zbudowali naprawdę, no taki... jakby to ocenić, no tutaj widzę nawet fanart jest mój, bardzo fajny. Niestety tutaj chyba nie skończyli go, więc o, minus, minus, ale no... Co sądzę o tej gildii? Według mnie jest taka troszeczkę bardzo schematyczna. Na pierwszy rzut oka może wam się wydawać, że ona jest kozacka, że jest duża i tak dalej. Ale ona jest... jakby to powiedzieć, no ona jest po prostu... klocem takim. Jak widzicie, tutaj praktycznie wszystko jest takie samo. Wszystko się składa z tego samego, nie ma tutaj żadnych takich punktów, które się wyróżniają. Według mnie jest to taki typowy zamek, taki typowy, taki typical. No taki zamek jak, nie wiem, jak się tworzyło 5 lat temu na serwerach, więc no... według mnie niestety ta gildia... no... jeżeli miałbym ją ocenić, to mi się takie gildie nie podobają, szczerze mówiąc. Ponieważ jeżeli ona by była większa, to może nadrabiałaby to, ale ona wcale nie jest taka ogromna. Nie jest wcale jakaś super elo wyboista, ogromna. Jakiś pedał się reklamuje, trzeba go zbanować. Nie jest ona wcale jakaś ogromna, ani wcale jakaś piękna, więc no według mnie niestety nie może wygrać tego eventu. Idziemy do kolejnej. Jesteśmy już przy kolejnej gildii, jest to gildia tagu M416, to chyba jest jakiś pistolet, Only Crystal nazwa. I z tego co widzę, ci panowie już poszli troszeczkę dalej niż na przykład ich poprzednicy i już się czymś wyróżniają. Ponieważ jak widzicie, jest to taka gildia stworzona bardziej z drewna, jest to taki zamek bardziej drewniany. Ale według mnie jest naprawdę ładny, jest ładny, aczkolwiek... nie wiem, czy mi to taki zamek, na bardziej jakiś, nie wiem, jakiś taki domek po prostu, jakąś willę. Aczkolwiek naprawdę jest to ładne to, co zbudowali według mnie, jest to ładne, na pewno ładne. Według mnie jednak smurfy były jednak lepsze, aczkolwiek... naprawdę chłopaki się postarały i jeżeli to oglądacie, naprawdę dobra robota. Według mnie mogło to być troszeczkę większe, jeżeli chcielibyście wygrać event, ponieważ no małe jest to troszeczkę, ale ładne. Powiem wam, że bardziej mi się podoba na przykład poprzedniej gildii i jest to bardzo ładna gildia, ale niestety nie na wygraną. Lecimy do kolejnej gildii. Kolejna gildia to gildia ZWG, Związek Walki Grupowej, bardzo dziwna nazwa. No i szczerze mówiąc, no jakby tu tak, o, to jakie fajne, patrzcie jaki strażnik jest do zownika. No tutaj szczerze mówiąc, no takie, no tutaj jest, no takie niby też typowe, aczkolwiek to już mi się bardziej podoba, ponieważ ten kształt naprawdę już jest o wiele lepszy. Wydaje się o wiele bardziej skomplikowany. Aczkolwiek, co tutaj, tutaj na pewno mają, co to kurde ma być, to jest na ocenę? Buda domek dla kochanego Pokedexika. Pokedexik schudni, super domek. O, tutaj kolejny strażnik. No, ciężki, powiem wam, że ciężka sprawa jest tą gildią, ciężka sprawunia. Tutaj mają jakieś szkody wojenne. Aczkolwiek, no... niestety według mnie smurfy nadal pozostały lepsze swoją oryginalnością i po prostu wyglądem. To wygląda bardzo taki surowy styl, ładny, mi się podoba ta gildia, chociaż no jak się z tej perspektywy patrzy, naprawdę robi ona wrażenie. No, ładna gildia, zobaczymy jakie gildie będą dalej. Idziemy do kolejnej. Kolejna gildia to gildia 518, 5 i 8 ma tak, i tutaj zobaczcie sami. No nareszcie jakiś naprawdę, według mnie, kozacki zamek, chociaż... nie no, naprawdę ładnie, on się kozacko prezentuje akurat. Jest to zamek taki podniebny. Sami zobaczcie, jak on się prezentuje. Według mnie naprawdę... ten zamek ma szansę na wygraną. Według mnie ten zamek na pewno ma szansę, aby wygrać ten cały turniej.
Ponieważ, no, patrzcie, tutaj mają jeszcze 5 z 1,8, czyli swój tak tutaj mają wyryty. Nie no, powiem wam szczerze mówiąc, że no, Kozacki Zamek, jeden z ładniejszych w przeciągu ostatnich paru edycji, jakich w ogóle widziałem. Ładnie chłopaki, kto tutaj budował? Geinfo 5 i 8. Fabian Ilonku. Ładne to jest. Bardzo ładne i no, jak na razie macie szansę, aby zająć jakieś wysokie miejsce. Zobaczymy, jak będą prezentować się pozostałe zamki. Tak więc lecimy do innych zamków. No i jesteśmy przy gildii o tagu Flak. Bardzo ciekawa gildia, bardzo ciekawy tag. I co tutaj mamy? Tutaj mamy inny, troszeczkę inny kuboid niż przy wszystkich innych. Jest on z piaskowca. Ale szczerze mówiąc, jak tak na niego patrzę, tutaj panuje wielki chaos. Tak szczerze mówiąc, jak się patrzy na przykład po tej stronie, to no nie wygląda to fajnie, nie wygląda to fajnie według mnie. To się wszystko miesza za bardzo i według mnie piasek ogólnie nie jest dobrym budulcem, aby budować jakieś takie zamki w tym stylu, jakim oni zbudowali. Chcieli na pewno chłopaki się trochę wyróżniać, ale według mnie po prostu zepsuł to ten piasek, ponieważ on się według mnie nie nadaje do takich budowli i po prostu bardzo słabo to jest skonstruowane, jeżeli chodzi o bloki i przez to budowla jest taka rozmazana, że tak się wyrażę. No i cóż, lecimy do kolejnej gildii. No i jesteśmy przy kolejnej gildii. Jest to gildia o tagu S, którą budował Shuikox wraz z Regirandem i Nosią. I szczerze mówiąc, mi się ta gildia podoba. No tak, mury według mnie są takie klocowate trochę, taki jeden wielki kloc. Ale z tej perspektywy jest naprawdę ładny. Na pewno mają piękną kozacką bramę. Bramę mają na pewno, no znaczy według mnie, gdyby ta brama była mniejsza, to ten zamek byłby jednym wielkim klocem. Ale dzięki temu, że ta brama jest w takim kształcie, to całość się naprawdę prezentuje bardzo ładnie. Jest to według, no, ładny tutaj fanarty serca. Ładny tak, Ez. No według mnie jest to naprawdę ładna gildia, ładnie wygląda, nie wygląda ona brzydko. O, znikło mi, co jest? O, tutaj jest. Nie jest według mnie ona brzydka, ale naprawdę jest bardzo ładna. Tutaj widzę, wejdźmy może sobie do tej bramy, co oni tutaj mają w środku. O, w środku mają takie mini miasto. O, widzę, chyba widzieli, że jak mówiłem, że podobała mi się tamta góra i zrobili dokładnie to samo. Ładnie to się prezentuje. No według mnie gildia naprawdę ma potencjał, aby również zająć jakieś miejsce, mimo tego, iż nie jest ona jakaś zbytnio skomplikowana, to według mnie jest ładna i zobaczymy, jak to dalej będzie. Idziemy do kolejnej gildii. Kolejna gildia to gildia Illu. Teraz mamy troszeczkę przerwy od tych ładnych zamków, teraz pora na coś małego. Więc takie coś chłopak zbudował, Olo Hiszpan wraz z Wormaxiem. No chłopaki, to jest troszeczkę za małe, aby wygrać, ale ładne. No może nie najładniejsze, ale jest spoko według mnie. I lecimy do kolejnej gildii. Kolejna gildia to gildia Cox, budowana przez Killswitcha, Vakariego i Miscola. No chłopaki, tutaj mam co powiedzieć do was, ponieważ według mnie zepsuliście bardzo... Kurde, no to naprawdę mogło być ładne, ale co zepsuliście? To zepsuliście, co to kurde jest? Powiedzcie mi, co to jest? To jest jakiś komin? Czy o co w tym chodzi? To jest, widzę, jeszcze niedokończone. No, zamysł był fajny, ale wyszedł z tego, nie wiem, jakiś Czarnobyl zrobiliście z jednym wielkim reaktorem tutaj. Ale chciałbym jeszcze zobaczyć tą waszą głowę, bo widziałem, że fajną głowę. Tutaj macie bardzo fajną ścianę, co to? O Jezusku, koledzo, wyraz, boź. Co wy zrobiliście, mordy? Ale naprawdę, Jezu, ile wy Steamów zabiliście. Ale macie tutaj... Jeżeli to by był konkurs na najlepszy Czarnobyl, to byście wygrali. No ale niestety, lecimy do kolejnej gildii. I to były wszystkie gildie na tej edycji. I teraz pora na wyniki. Tak więc, miejsce trzecie. Koledzy, muszę wam coś powiedzieć. Otóż niestety nie ma miejsca trzeciego, ponieważ... Trudno mi bardzo było wybrać pomiędzy dwiema gildiami na miejsce trzecie, więc po prostu obydwie te gildie zajęły miejsce drugie. Miejsce drugie, tak więc sponsory dla trzech osób na następnej edycji, znaczy sponsory, no sponsory dla trzech osób na następnej edycji, zajęła gildia 518, która prezentuje się w taki sposób, jest pewnie gildia, którą pamiętacie, oraz gildia Ez. Jest to ta gildia, która miała te oto rzeczy.
Moglibyście powiedzieć, że na pierwszy rzut oka, że no to nie jest gildia na pewno na miarę drugiego miejsca. Ale ja również brałem pod uwagę to, że raczej nie jest to projekt z internetu, ponieważ no raczej takiego czegoś na internecie nie ma, więc chłopaki musieli to wymyśleć sami. Co do poprzedniej gildii, no to myślę, że to prawdopodobnie był jednak projekt z internetu. Szczerze mówiąc, większość buduje tutaj projekty z internetu, to nie jest zabronione. No ale ja punktuję kreatywność. Według mnie żadna gildia na tym nie ucierpiała, ponieważ zarówno poprzednia gildia 518, jak i Ezy zajęły drugie miejsce, co równa się z trzema sponsorami na poprzedniej edycji, na następnej edycji, znaczy trzema sponsorami przy gildii, czyli łącznie jest 6 sponsorów na następną edycję. Myślę, że naprawdę bardzo ładne gildie i polecam te gildie bardzo serdecznie. No i teraz pora na miejsce pierwsze. Tak więc pierwsze miejsce eventu na zamek zajęła gildia o tagu AAAAA autorstwa ATFF-a oraz Frio. I tak ona się prezentuje. Tutaj wam jeszcze pokażę, według mnie gildia ta zdecydowanie jest wyżej poziomem niż wszystkie poprzednie gildie. Sami sobie zobaczcie. Według mnie ta gildia zasłużenie wygrywa ten konkurs, wygrywa 100 zł dla lidera. 100 zł dla lidera, proszę bardzo, lidera gildii, aby zgłosił się do mnie na tym spiku. To 100 zł zostanie mu przekazane pocztą, znaczy oczywiście żartuję, PayPalem. Albo kontem bankowym, zależy co wybierze. Teraz sobie zobaczcie tą gildię z lotu ptaka, naprawdę gildia bardzo ładna. Nie była ona budowana na schematikach, ponieważ sprawdzałem panów obydwu i budowali to legitnie, na zwykłym Minecrafcie, tak ona się prezentuje. Na górze ma jeszcze takiego smoka, orła, nie wiem co to jest, chyba jakiś smok. No według mnie gildia naprawdę najładniejsza, najładniejsza i to ona zdobywa miejsce pierwsze. Tak więc gratulacje dla gildii ATF, dziękuję wszystkim za ocenianie. I jeżeli ktoś się nie zgadza z oceną, no to niestety, no nic mi nie pozostaje powiedzenia, no to trudno. To trudno, że ktoś się nie zgadza, że według jego, to jego gildia zajęła lepsze miejsce czy coś w tym stylu. Musicie pamiętać, że ocenianie gildii to ocenianie subiektywne, czyli ocenianie po prostu tego, jak mi się podoba jakaś gildia. Więc no niestety według mnie topka powinna wyglądać tak, jak właśnie wygląda. No i cóż, dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że ocenianie wam się spodobało, mam nadzieję, że na następnych edycjach na zamki również będą takie ładne projekty, ponieważ ta edycja, jeżeli chodzi o poziom, była naprawdę, według mnie, kilka było bardzo ładnych gildii, te topowe szczególnie. No i cóż, dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, do zobaczenia, siemka.